Siemano, dzisiaj poniedziałek, jest godzina 12. Dzisiaj jadę na nockę, więc mam może 2-3 godzinki, żeby coś tam złowić. Jadę na rzekę. Mam nadzieję, że będzie wciąż w korycie. Spróbuję złapać jakiegoś szczupaka. Jak dojadę na miejsce, to pokażę sprzęt, co będę używał. No i mam nadzieję, że coś złowimy dzisiaj, nie? Także piona, trzymajcie się. No to już jestem na miejscu. Dziś będę używał kijka Foxa. 2,30 długi, 10 do 35 gramów, kołowrotek Shimano Stradic, plecionka 0,11, a na przynętę zacznę od Westina Shatiza Official Roach, nagłówce 10-gramowej, no i mam dozbrojkę, dla ciekawości dozbrojki i przypony robię sam z tak zwanego nitynolu albo kahiry, to jest stop tytanu i niklu. Już nie pamiętam, chyba w procentach wychodzi jakoś 48 do 52, no i używam tego stopu od praktycznie 1,5 roku, jestem bardzo zadowolony, no i zobaczymy. Woda jest dosyć wysoka, ale czysta i opada, więc miejmy nadzieję, że coś wejdzie, nie? Piona. Na razie jeszcze już nie miałem żadnego brania, ale dochodzę do takiej mojej bankowej miejscówki. Nurt praktycznie płynie z drugiej strony, a z mojej strony jest takie spowolnienie, takie ładne zakole i ono się ciągnie przez jakieś 50 metrów, więc bardzo cicho będę próbował wejść na miejscówkę, bo muszę przejść przez drut kolczasty. No i zobaczymy. Ja cię kręcę. No tak, miałem przed chwilą branie. Szczupak po prostu złapał w pysk. I tyle. I wyrwałem mu z pyska praktycznie. Złapał ją w poprzek, gumę. No i się nie zaczepił. Zastanawiam się nad zmianą przynęty na mniejszą. Bo one tutaj są. Tylko nawet brania nie poczułem, jedyne co to widziałem przez okulary polaryzacyjne.
jest ładny. Ładny szczupaczek. Tak myślałem, że wydobył to. No, ładny. Ohoho. Pewnie 80. Bardzo silny. Ohoho. No, to się... Ohoho, jeszcze nie gotowy. Cały westinek poszedł. No. Pięknie. Trzeba matę rozłożyć. No i będziemy mierzyć. A więc udało mi się wyholować ładnego, grubego szczupaka, 88 cm. Rybka odpoczywa jakieś 5 minut w podbieraku. Zaraz wam jeszcze pokażę. No i rybkę wypuścimy, nie? Także nie jest źle. Także... Może jeszcze coś wpadnie. Taki piękny grubasek. Parę kilo na pewno waży. Wodzie go wypuszcza. Piękna mamuśka. Po mamuśce. No witam, na razie miałem dwa brania. Jedno nie wciąłem, jedno wyciągłem. Rybka była prawie 90 cm. I okazało się, że jadę do pracy później niż się spodziewałem, więc mam jeszcze jakieś 2 godziny, więc wybieram się na tą samą rzekę, na której jestem teraz, ale jakieś 12 km w dół. Pogoda wygląda, jakby się miała poprawić, więc może jeszcze coś dołowię, nie? Także trzymajcie kciuki, piona. O ty! No i zwiał. Następne branie było, ale to jest mały bajk. Wydaje mi się, że to przynajmniej jest za dużo. Na 3 razy.
kończymy na dzisiaj. Wędkowałem jakieś 4 godziny. Udało mi się złowić jednego ładnego szczupaka. Około 88, jak pamiętam. Do tego miałem kilka brań, nie wciętych, wszystko maluchy. Więc tyle na dzisiaj. I w bonusie dodam fajny materiał sprzed chyba 3 dni, jak mi się udało wyskoczyć na rzekę. Na jakieś 1,5 godziny tylko. I w pierwszym rzucie miałem rybę, taki fajny przyłów, niespodzianka, nie? Także trzymajcie się i pozdro. W pierwszym rzucie. To dobre. Ryba w pierwszym rzucie, 54-55 cm klanik. Wraca do wody.